W niedzielę 19 grudnia w Parku Rekreacyjno-Sportowym w Zamarskach odbył się transgraniczny Wiejski Jarmark Świąteczny. Do nazwy Wiejski Jarmark Świąteczny dodaliśmy transgraniczny, ponieważ jest dofinansowany z projektu unijnego, transgranicznego, dzięki czemu gmina zakupiła te niebieskie, piękne namioty, które dzisiaj mogliśmy wykorzystać. Jest coraz więcej stoisk, pogoda trochę taka niemrawa, ale trzeba podziwiać tych, co tutaj mają te stragane, że stoją dla nas. No i Mikołaj też jak zawsze dopisuje, bo za Marskach tak są zawsze grzeczne dzieci, no i dorośli również, zawsze rozdaje cukiereczka. Ja zasłużyłem, mam nadzieję, Mikołaju. A czy ja zasłużyłam? To Mikołaj powie. Taki nie chce się wypowiadać, milczy, przemilczy chyba. Nie, bardzo się cieszymy naprawdę, że ta atmosfera świąteczna w Zamarskach już jest tradycją, więc działamy dalej. To jest kolejna impreza. To jest zawsze ostatnia impreza roku w Zamarskach. No i zaczynamy od nowego roku. Wszystkim mieszkańcom, naszym gościom życzymy zdrowych, pogodnych świąt, a zapraszamy na wiosnę do naszej fontanny solankowej. Bo jest w Zamarskach, jest w Dębowcu, to są te najbliższe, i w Strumieniu, więc bardzo się cieszymy, że coś się dzieje. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.